Witamy Państwa z jednej z najpiękniejszych gmin regionu, gminy Wijewo. Mała gmina, ale bardzo urokliwa. Jak widzicie, za nami dosłownie, nie wiem, 20 parę metrów i mamy za sobą jezioro. A znajdujemy się na wspaniałej, pięknej działce, której możliwość wykorzystania udostępnił nam nasz gość, wójt gminy Wijewo, pan Mieczysław Drożdżyński. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry. Panie wójcie, mamy plan tutaj pierwszy raz w historii gminy Wijewo jako stowarzyszenie Wrak Race wykonać tutaj widoczny wyścig taki samochodowy. Pan wójt jest wtajemniczony, jak wygląda Wrak Race. Widział pan takie już wyścigi? Jak najbardziej. Widziałem takie relacje, co prawda tylko w internecie, nie widziałem tego jeszcze na żywo. To też tym bardziej bardzo się cieszę, że odbędzie się to u nas na terenie gminy Wijewo. My też się bardzo cieszymy, dlatego że Wijewo jest miejscowością w naszym regionie, a mamy bardzo blisko, ostatnio bardzo fajna, duża impreza była w Lesznie. Myślę, że Wijewo właściwie tak jakby naturalnie też jest bardzo blisko, to są właściwie tacy, taka gmina zaprzyjaźniona też, prawda? Oczywiście, cały powiat w ogóle tutaj i Wielkopolska. Właśnie nasi koledzy ze stowarzyszenia Wrak Race czynią mocne takie dążenia i wiem, że to się już udało, bo uzyskaliśmy już potwierdzenie, że w kalendarz imprez wojewódzkich zostanie wpisany jako Wrak Race. Zarówno Wrak Race Leszno, jak i Wrak Race Wijewo zostanie wpisany w kalendarz imprez wojewódzkich, także będzie nad tym jakby patronował marszałek, urząd wojewódzki. No fantastycznie. Myślę, że to też jest taka dosyć dobra informacja. No, podnosi rangę całej imprezy. No. Dokładnie. Patrzę, w ogóle dzisiaj podjechaliśmy na tą działkę, która będzie tutaj wykorzystywana. Jest to 2 hektary takiej wspaniałej ziemi i słuchajcie, co jest najfajniejsze. To jest nad samym jeziorem, naprawdę. Czyli dla użytkowników wraków to jest, co jest bardzo ważne. To nie będą piachy, czyli te silniki nie będą się zażynać, tylko to będzie taka bardziej nawilgocona ziemia. Czyli nie będziemy mieć takiego dużego kłopotu z piachem i z tym, co wylatuje spod kół. Także wygląda to dosyć fajnie. Ja się bardzo cieszę, no panie wójcie. Ważne też, że to jest impreza dla całych rodzin. Oczywiście. Tutaj sąsiedztwo i Wielenia, i Brenna, i Wijewa. Wszyscy, myślę, że wszyscy koniecznie muszą przyjechać na Wrak Race Wijewo. Lipiec, Wijewo nad jeziorem. Dokładnie, będzie helikopter, będą atrakcje dla małych, dla dużych, będą jakieś atrakcje dla dzieciaków też na pewno. Musicie tu być, będziemy mieli jakieś jedzenie i zobaczycie niesamowite stalowe rumaki z odzysku, sterowane przez prawdziwych twardzieli. Także zapraszamy tutaj razem z wójtem, niedługo zaczniemy robić tor. O wszystkim będziecie informowani na stronie Wrak Race Wijewo. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.